dzwony dzwonią. Pewnie Mustafa Krzyżyk wykopał. No, na pewno. Witamy, witamy. Cześć. My znowu w Niemczech. Dzięki gościnności twórców z kanału Tomasz Kropek tutaj na górze i Wyczochrani. Znowu przyjechaliśmy do Niemiec i znowu możemy ponagrywać takie second handy, czy jak to się fachowo nazywa. I zobaczymy, co tutaj można fajnego strzelić. Co? Wbijamy do środka. Dziękujemy też wspierającym, to też dzieki Wam, no i dzięki widzom, którzy oglądają nasze wypady takie, można powiedzieć, w poszukiwaniu fajnych okazji na targach staroci i w takich właśnie miejscach. Jesteśmy, jak widać, w Witzenhausen, także lecimy. Lecimy. Widzimy się w środku. Kaneczka 30. Zacznijmy od takich pojemników, biblioteków, bo nie ma tutaj ludzi, także mogę sobie tutaj pozwolić. Aniołeczki, ozdóbeczki. Dobra, już się nie odzywam. Lecimy. Bazonik 8 euro. No to skąd znam? 16 euro. Kaiser. Kaiser. Monaco. A tutaj jaki flat? Zadycha. Tylko że mnie budycha w plecy. Fajne. Odstawione. Dobra, stoi. Kobalciki. Bardzo leciutkie, 2,5 euro. Ładne, ładne. Też na jednego kwiatuszka. Czajna, nie Murano. Szósteczka. Ja nie. Ja na szczęście na razie jeszcze nic. Słucham cię? Musiałbym mieć komplet 12, żeby się napić kawę. No, ale. A to pewnie jest do kaka. Albo do czekolady. Ale co to jest, słuchajcie? Tak jest zamawiane, że... No, wracam po kolejni. To są pucharki, pojemniczki. Taki piękny zestaw. Uwaga, złocone 24-karatowe. Fajne. Thank you.
przepraszamy Anglię na sztuki. €10 dzbanuszek i po €50 za filiżankę. Tak się prezentuje. Na górze karafki i butle. Ale to jest naklejka. Ale ciekawa. Fajna, fajna. Dzień dobry. A pani do kogo? A idźcie sobie. Ja sobie tutaj ponagrywam te ładniejsze tematy. €17 włoska waza na poncz, tak? Co to leży? Tutaj widzę jakieś meczniki nawet. Ten ładniusi. Leonardo, to współczesny. Nie, Galo. To jest dosyć stare. 3 euro. Pozdrowionka dla Ani Boguckiej. Masa talerzy, scenki rodzajowe. Tutaj raczej same sosierki. Masa książek. Przyprawnik, przyprawownik, przyprawnik po polsku. Jakieś sosy. Talerzyki. 6 euro taki talerzyk do zawieszenia. Made in Poland. Proszę bardzo. Z Winnetu. Taszki 3,5 euro. €4,5 tutaj jakieś pani poda piwko. Dzieci się modlą. Scenki. Pewnie tańczą. Ktoś tutaj gra na jakimś instrumencie. Dobra. Też jakieś papuszki. Ten pił. Fajny talerz. Sygnatur, ale ładny talerz. No i cena mega, nie?
Kurde, Ola była, nosika nie widziała. No ósemka. Ale zajechany. Dobra. Te łapki i lecimy dalej. A jaka muszla? Chyba lampka jakaś. €100, ale co to jest? Soft mam tak. Jak dobrze to wymawiam, oczywiście. Ale na górze też karawki do wyboru do koloru. O, witrynka za €50. No, widać, że to nie jest taka sklejka, nie? Złapię. Stare to nie jest, ale ładnie. Co? Słuchaj, znam takie mebelki. Masz takie witrynki? No proszę. Wocławeczek? Super. €50 za sztukę i za euro na kawę pojemniczek. Niech popije. Ja sobie tutaj nagram, to wygląda, póki nie ma ludzi. Każdy, bo coś innego to może wykorzystać. Jedno jako biurko, drugi jako barek, trzeci jako nie wiem co. Jako skrytka na skarby z pola. No. Ale stareńki stół, krzesła. Rozpadający się, no, wymagają renowacji. €50 4 sztuki, tak? Dobra, wracam na szkiełka. Tutaj jaki kredens. Kurde, €90. Ale stareńki. Plastikowe. Dobra, lecę na szkło. Lecę. O kurde, no tam jest mistrzostwo świata. No to nie jest ładne, ale... Piękne. Ale staroć. Ciekawe.
Zobaczcie, jak tych jest szuflad tego wszystkiego, nie ile to może napchać. Jakie to jest pojemne. No. A to jak się otwiera? No tak samo, akurat nie, tamto. Nie, w dół. O, oj, szklane te. Można sobie wyjąć przyprawy, nie? Mąka, cukier. No, eleganckie. Fajne, odrestaurować, kurczę, powiem ci. Mhm. Oczywiście pozbyłaby się tych śmiesznych filmeczek, ale fajne. Tak, podaje urosy. No. No. Ładne. 130 euro, jak za darmo. No.